Cześć wszystkim, Tomek Andrzecki, Guitar Center TV. Przed nami Electroharmonix Big Muff Germanium 4. Dwa pedały w jednym. Dzisiaj my mamy takie szczęście, ponieważ przyjechało do mnie kilka pedałów i prawie wszystkie podwójne. To urządzenie kryje sporo niespodzianek, ponieważ myślę, że ma ono symulować nam dwa kanały preampu. Jeden bardziej w stylu overdrive, drugi bardziej przesterowany właśnie w stylu distortion. A skłania mnie do tego to, że posiada ono w swojej ekwalizacji taką gałkę jak bias w obydwóch torach, czyli overdrive i distortion. Natomiast w torze distortion posiada jeszcze volts. Kręcąc tą gałką ma się wrażenie, że urządzenie dostaje takiego kopa headroomowego. Im więcej wykręcimy, tym headroom większy, im mniej, tym tak jakby spadało napięcie we wzmacniaczu na preampie, a właściwie na końcówce mocy w tym wypadku, i robi się bardziej płaski ten sound. Bias natomiast działa bardziej w sposób taki, że otwiera nam ten kanał, robi się on taki bardziej klarowny, czytelny. Kość wykonana zgodnie ze standardami, do których przyzwyczaił nas Electroharmonix. Wykonanie w USA, oczywiście właściciel dopilnowuje sobie wszystkiego, sam bardzo dużo wymyśla i konstruuje. Bateria 9V jest wewnątrz, możemy jednak zasilić go 9V zasilaczem, jak większość efektów, z minusem do wewnątrz. Obudowa taka poskizowana, z ładną grafiką, ale do tego przyzwyczaił nas Electroharmonix. Bardzo prosta konstrukcja, naklejona naklejeczka, switche tym razem skokowe, ale bardzo solidne pewnie, bo kość też nie jest tania. Bardzo dobrze brzmiący overdrive, bardzo dobrze brzmiący distortion w stylu takim retro, vintage'owym, do którego przyzwyczaił nas Electroharmonix. Zapraszam Was serdecznie, kość duża, przyjemna, ładna i na pewno będzie dobrze prezentować się w naszym pedalboardzie. Gra wyśmienicie, bardzo potężnie i tym brzmieniem, którego nie da się przypisać nikomu innemu. Electroharmonix robi kości, których nikt nie jest w stanie, że tak powiem, na rynku podrobić. Nie w sensie zbudowania takiego efektu, bo pewnie to nie jest jakaś skomplikowana rzecz, ale oni mają coś takiego, co daje więcej niż mniej, jeżeli chodzi o produkt. Otrzymujemy coś specyficznego, coś jedynego w swoim rodzaju i coś niepowtarzalnego. Dlatego, jeżeli lubimy inność, lubimy sound, który kojarzy się nam z latami 80., 70., 60., to Electroharmonix zawsze miło widziany jest w naszym pedalboardzie. Zapraszam Was do testów, do zobaczenia niebawem. Tomek Andrzewski, Guitar Center TV. Do zobaczenia. Cześć.